Limanowski szpital ma nowego dyrektora. Dariusza Sochę zastąpił Marek Surowiak. Przez 8 lat był on dyrektorem krynickiego szpitala. Decyzją zarządu powiatu Surowiak obowiązki dyrektora szpitala przejął 27 stycznia. Dziś nie znalazł czasu, aby z nami porozmawiać. Chętnie na temat tej nominacji rozmawiał za to starosta Limanowski. To jest człowiek doświadczony, który ma szansę zostać w szpitalu. W piątek rano nie wiadomo było, kto zasiądzie w fotelu dyrektora szpitala. Można się było spodziewać, że dyrektorów będzie dwóch. Nie obawiałem się. Myślę, że na tyle ma dyrektor Socha rozsądku, aby dzisiaj się nie pojawiać. Po prostu nie dyrektor Socha będzie oceniał, czy uchwała zarządu jest podjęta zgodnie z prawem. Z prawem, które zarówno dyrektor, jak i zarząd powiatu twierdzą, że zostało złamane. Z jednej strony radni Tymbarku nie wyrazili zgody na rozwiązanie umowy o pracy z dyrektorem, bo ten jest radnym gminy. Z drugiej zaś rada społeczna dyrektora odwołała, a zarząd powiatu powołał nowego. Pytany przez nas w sprawie podjętej przez Radę Gminy Tymbark uchwały jej przewodniczący Marian Zimirski komentarza odmówił, tłumacząc się brakiem czasu. Podjętej przez Radę Gminy Tymbark uchwały nie chciał również skomentować starosta Limanowski. Chętniej natomiast odniósł się do złożonego do prokuratury okręgowej w Nowym Sączu przez zarząd powiatu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego już dyrektora Dariusza Sochę. Można wcześniej było złożyć zawiadomienia po prostu ze względu na to, że musieliśmy wszystkie dokumenty dotyczące kontroli przedstawić w prokuraturze. Kontrola została dopiero niedawno zakończona. Jeszcze kilka dni temu podczas burzliwej debaty Rady Społecznej Szpitala dyrektor Dariusz Socha mówił, że tak łatwo się nie podda i będzie walczył o dobre imię. Nagonka na mnie ze strony pana starosty jest od miesiąca marca, więc powiem tak, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Pytanie tylko, kto z tego sporu wyjdzie wzmocniony? Jedno jest pewne, wielu będzie pobijanych. Józef Budacz, TV28.